Niedobór miejsc żłobkowych w blisko 70-tysięcznych Suwałkach jest istotną przeszkodą dla rodziców pragnących wrócić do aktywności zawodowej po urlopach rodzicielskich. Program Maluch Plus to hojne źródło finansowania nowych placówek sprawujących opiekę nad maluszkami w czasie, gdy rodzice zajmują się wykonywaniem pracowniczych obowiązków. To jest duża kwota, bo to jest kilkadziesiąt milionów złotych. Tam częściowo były to środki finansowe z programu Maluch Plus, częściowo były z środków unijnych. Natomiast wczoraj pan prezydent podpisał kolejną umowę na utworzenie czwartego oddziału żłobka naszego miejskiego. Ostatnia kwota, która trafi do miasta dzięki umowie zawartej z podlaskim wojewodą, sięga 5 milionów złotych. Przy czym są to środki wyłącznie na adaptację i wyposażenie budynku przyszłego żłobka. Prócz tego na konto miasta trafi 3 miliony 700 tysięcy złotych na pokrycie 3-letnich kosztów funkcjonowania placówki. Zapotrzebowanie na opiekę żłobkową w Suwałkach jest bardzo duże. Bardzo dużo rodziców zgłasza chęć oddania dziecka do żłobka, ponieważ chyba rodzice chcą wrócić na rynek pracy, podjąć zatrudnienie. Mamy dużą kolejkę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka. Niestety nie możemy przyjąć wszystkich chętnych dzieci ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Już mamy telefony tutaj do Wydziału Oświaty. Kiedy dziecko można zapisać do żłobka? Jeżeli chodzi o żłobek, to jest to z naszych placówek najbardziej oblegana placówka i tam rodzice naprawdę z dużym wyprzedzeniem starają się zapisać dzieci. Także potrzeby są naprawdę duże i myślę, że ta czwarta lokalizacja to będzie odpowiedź na potrzeby Suwalczan. Nowy oddział żłobkowy zostanie uruchomiony najprawdopodobniej na początku 2025 roku. Budynek bowiem wymaga licznych prac adaptacyjnych. Ta blisko 1000-metrowa nieruchomość ma już gotową koncepcję przebudowy. Trwa etap opracowywania dokumentacji technicznej. Konieczna okazuje się, prócz solidnego remontu i przebudowy, również dobudowa. W budynku nie ma windy, a ta, jak uznano, będzie tutaj konieczna. Do suwalskich placówek żłobkowych aktualnie uczęszcza 327 maluszków. Planujemy utworzenie tego miejsca na ulicy Nowomiejskiej, tam gdzie obecnie mieści się poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Poradnia zostanie przeniesiona w inne miejsce. I tam planujemy utworzenie kolejnego miejsca, gdzie będzie 123 miejsca żłobkowe. Finalnie tych miejsc żłobkowych będzie 450 w czterech lokalizacjach. To, jak oceniamy, zapewni w 100% potrzeby, jeżeli chodzi o miejsca żłobkowe w naszym mieście. To są wyliczenia ministerstwa. Był specjalny algorytm, który dla każdego samorządu liczył do programu Maluch Plus, ile tych miejsc potrzeba, żeby w 100% już zapewnić opiekę żłobkową. U nas według tego algorytmu potrzebne są 123 miejsca, stąd ta liczba taka, nie 120, nie 130, tylko dokładnie 123. I to według wyliczeń ministerstwa jest 100%.